Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym naszym webinarze prowadzonym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wsparciu zwrotnym dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego. Na wstępie też chciałbym Państwa uspokoić, ponieważ został w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawieszony nabór na pożyczkę inwestycyjną oraz pożyczkę prorozwojową 2. System ma to do siebie, że dochodzimy do pewnej alokacji, system zawiesza nabór. Natomiast część Państwa już tam przygotowywało część dokumentów w panelu klienta. I tutaj chciałbym uspokoić, że nic z tego, co Państwo żeście zrobili, nie zginie. I ten nabór, jak zostanie odwieszony, będziecie mogli Państwo ponownie edytować to, co już na dzień dzisiejszy macie zrobione. Również następnie chciałbym poprosić, żeby nie włączać kamerek, nie włączać mikrofonu, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, to proszę na czacie zadawać. Na końcu postaram się Państwu na te pytania odpowiedzieć. Również w trakcie prowadzonego przeze mnie webinarium będzie zamieszczona ankieta. Tutaj też poprosiłbym o wypełnienie tej ankiety. Webinarium jest nagrywane. Również Państwo dostaniecie na maile dzisiejsze webinarium. I zaczynamy. Plan dzisiejszego spotkania to pożyczka prorozwojowa 2, pożyczka inwestycyjna i pożyczka ekoenergetyczna oraz tradycyjny punkt, źródła informacji o funduszach europejskich oraz sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich. Dzisiejsze nasze spotkanie potraktuję troszeczkę w ten sposób, żebyście mogli Państwo również się w pewien sposób przygotować do tego momentu, jak te pożyczki będą już odwieszone. Pożyczka unijna prorozwojowa 2. Dla kogo? Skierowana jest przede wszystkim do firm oraz osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli dla tak zwanych startupów. Tutaj przypomnę, że żeby złożyć wniosek, nie musicie Państwo mieć jeszcze otwartej działalności gospodarczej. Natomiast na dzień po otrzymaniu decyzji pozytywnej, na dzień podpisania umowy, taką działalność gospodarczą powinniście mieć już rozpoczętą. Dla osób, dla firm nieposiadających historii kredytowej, jak również dla osób fizycznych, nieposiadających odpowiednich zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z pożyczki prorozwojowej może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający od 1 do 249 pracowników. Ja też Państwu przypomnę, że w nowej perspektywie tutaj się ten podział już nam trochę zmieni i z części produktów również będą mogły skorzystać duże przedsiębiorstwa. Tam nastąpi kolejny podział. Także będzie mogło więcej przedsiębiorstw skorzystać z wsparcia zwrotnego unijnego. Oczywiście przedsiębiorstwa posiadający lub prowadzący działalność gospodarczą lub deklarującą chęć prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, czyli tutaj krótko rzecz biorąc, mogą być to przedsiębiorstwa działające w innych województwach, chcący inwestować w naszym województwie.
nie posiadający wystarczających środków finansowych na realizację swoich projektów. Tutaj też Państwu przypomnę, gdyż nie musimy posiadać tak zwanego wkładu własnego, co na przykład wymagają od nas banki. Parametry pożyczki. Pożyczka od 10 do 500 tysięcy. Okres prowadzenia firmy od 0 miesięcy, a wręcz jeszcze, jakbyśmy tu mogli powiedzieć, praktycznie na minusie. Oprocentowanie w skali roku o 3,81. Prosiłem Państwa o wyłączenie mikrofonów, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Wkład własny jest niewymagany, tak jak wcześniej wspomniałem. Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki. Brak, okres spłaty do 72 miesięcy, czyli 6 lat. Rodzaj zabezpieczenia. Obligatoryjnie weksel własny in blanco. Poręczenie lub cesja spraw z lokaty lub hipoteka lub sądowy zastaw rejestrowy. Ja tutaj na chwilę się zatrzymam. Przy tym sądowym zastawie rejestrowym, ja tu przypomnę Państwu, że pojazdy nie mogą być starsze niż 2 lata. Również przy hipotece, że nie możemy się wpisać na tak zwane drugie miejsce, czyli dział czwarty księgi wieczystej powinien być czysty, tak samo jak również dział trzeci. Oczywiście, jeżeli tam jest jakaś służebność w dziale trzecim, drogi, przesyłu, no to jest jak najbardziej akceptowalne. Termin wydatkowania i rozliczenia środków z pożyczki to 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, czyli nie od czasu podpisania umowy, tylko od uruchomienia środków. Limity finansowania, przypomnę Państwu również, do 10% kwoty pożyczki możemy przeznaczyć na zakup gruntów zabudowanych czy też niezabudowanych. I tutaj to, co jest najciekawsze w tej pożyczce, że część ta inwestycyjna musi być minimum 20%, natomiast do 80% możemy przeznaczyć na tak zwany cel obrotowy, czyli na bieżące prowadzenie działalności gospodarczej. Zalety: długi okres spłaty, stałe oprocentowanie, czyli takie oprocentowanie, jakie Państwo otrzymacie na umowie przez cały okres pożyczki, jest niezmienny. Brak dodatkowych opłat, możliwość sfinansowania z pożyczki różnych celów, nie jest wymagany wkład własny. Składamy, no teraz jest ten panel klienta zawieszony, nie macie Państwo do niego dostępu, ale przypomnę, że na tą pożyczkę składamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu klienta. Ten panel klienta po omówieniu pożyczek również krótko Państwu przypomnę, jak należy się po nim poruszać. Panel klienta dostępny jest dla Państwa po naciśnięciu panel klienta, który znajduje się w prawym menu bocznym. Jednocześnie nadmieniam, że wnioski można składać za pośrednictwem panelu klienta w dni robocze w godzinach od 8 do godziny 16. Gdzie szukamy tej pożyczki? Czyli ze strony tutaj WARP-u wybieramy sobie pożyczkę. Wybieramy pożyczkę prorozwojową. Po wybraniu pożyczki rozwojowej mamy wpierw krótkie informacje na temat tej pożyczki. Następnie schodzimy troszeczkę w dół. Wybieramy odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej
I tutaj po kliknięciu odpowiedniej formy działalności gospodarczej wchodzimy na następną taką zakładkę. Prowadzę firmę do 2 lat, prowadzę firmę powyżej 2 lat. Tutaj odróżniamy, tak jak powiedziałem, mogą być to startupy, czyli startup to jest od 0 do 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej i troszeczkę są inne dokumenty dla takiego startupa, trochę są inne dokumenty dla firmy, która już działa powyżej 2 lat. Po wybraniu którejś z tej opcji, ja tutaj sobie wybrałem osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą powyżej 2 lat, wchodzimy już na dedykowaną stronę. Co jest wpierw zamieszczone? Regulamin, karta produktu i tutaj proszę Państwa zawsze podkreślam, żeby zacząć od tego, żeby się zapoznać z regulaminem, kartą produktu oraz warto przeczytać pozostałe dokumenty, jak również listę wykluczeń, kto nie może z tej pożyczki skorzystać. Też tam są dane PKD, no, które wykluczają możliwość uzyskania wsparcia za pomocą tej pożyczki. Następnie schodzimy w dół, dochodzimy do checklisty. Po kliknięciu z prawej strony tego ptaszka, grota wektora, czy jak to byśmy to nazwali, lista nam się rozwija i tutaj macie Państwo, jakie dokumenty powinniśmy sobie przygotować. Jeżeli rozmawiamy o dokumentach, zawsze powtarzam, że bardzo ważną rzeczą, bo najwięcej nam czasu zajmuje punkt 2 i 3. I od tego punktu praktycznie powinniśmy zacząć, żeby sobie te dokumenty przygotować. Następnie schodzimy jeszcze bardziej w dół i tutaj mamy wymagane dokumenty dotyczące zabezpieczeń. Również po kliknięciu, ja będę mówił ptaszki, tego ptaszka, nam się rozwija, jakie dokumenty są do konkretnego zabezpieczenia, czy też poręczenia wekslowego, blokady środków na rachunku bankowym, hipoteki na księdze wieczystej, czy sądowy zastaw rejestrowy. I tak jak Państwu mówiłem, nabór jest aktualnie zawieszony. W tymże czasie możecie Państwo zapoznać się z dokumentami, z tą checklistą, powoli sobie pewne rzeczy przygotować, z tym, że też nadmieniam, że część dokumentów ważna jest tylko przez 30 dni, więc te zaświadczenia ZUS-u, US-u czy tak dalej, jakby na chwilę z nimi się wstrzymają. Następnie pożyczka inwestycyjna. Kwota pożyczki od 500 tysięcy do 2 miliony 300, okres prowadzenia od 0 miesięcy, oprocentowanie w skali roku od 3,18%, wkład własny znowu nie jest wymagany, 0 prowizji i opłat, okres spłaty do 120 miesięcy, czyli 10 lat. Rodzaj zabezpieczenia bardzo podobny, czyli obligatoryjnie, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe lub cesja praw z lokaty lub wpis na hipotekę na dział czwarty lub sądowy zastaw rejestrowy. Również proszę Państwa, w każdej tej pożyczce te formy zabezpieczenia mogą być mieszane. Jeżeli nie zbierzemy na przykład, no nie mamy hipoteki, możemy tutaj połączyć to z poręczeniem wekslowym, sądowym zastawem rejestrowym, czyli tutaj te zabezpieczenia możemy mieszać do uzyskania tej odpowiedniej kwoty. Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Termin
kwotowania i rozliczenia środków z pożyczki to 180 dni od wypłaty całkowitej kwoty. I tutaj jest jedna rzecz bardzo ważna, ponieważ tą pożyczkę możemy transzować, czyli wypłata może następować w transzach. Jest to szczególnie rzecz bardzo istotna, jeżeli mamy na przykład jakąś inwestycję budowlaną. I wiadomo, że w ciągu, no, możemy wybudować halę w ciągu, powiedzmy, pół roku, ale jeżeli nam się czas przedłuża, no, na przykład teraz mamy mrozy i za bardzo nie idzie nic robić, więc stoimy jakby to z budową, a więc wszystko musimy przewidzieć, więc ją transzujemy i te 180 dni jest od wypłaty ostatniej transzy. Limity finansowania, podobnie jak w pożyczce prorozwojowej, do 10% kwoty pożyczki możemy przeznaczyć na zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych. I teraz, proszę Państwa, tu jest troszeczkę inaczej niż w pożyczce prorozwojowej, ponieważ możemy przeznaczyć do 20 lub 30% kwoty pożyczki na tak zwany cel obrotowy, ale ten cel obrotowy musi być stricte powiązany z celem inwestycyjnym. No, przykładowo budujemy jakąś halę magazynową, potrzebujemy wyposażenia tej hali i możemy sobie tutaj śmiało ten cel obrotowy na to wykorzystać. Dla kogo? Podobnie jak w pożyczce prorozwojowej, możecie Państwo skorzystać, czyli dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Gdzie ją znaleźć? Podobnie wchodzimy na pożyczki, wybieramy pożyczkę inwestycyjną. Następnie po wybraniu pożyczki inwestycyjną, informacja na temat tej pożyczki, wybieramy formy prowadzenia działalności gospodarczej. Znowu pojawia się, prowadzę firmę do 2 lat, powyżej 2 lat i wchodzimy na wybraną formę. Ja sobie tutaj wybrałem spółkę kapitałową i podobnie jak w poprzedniej pożyczce, zaczynamy od regulaminu pożyczki, karty produktu, definicji, listy PKD przyporządkowanych do obszarów inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim, wykaz wiejskich obszarów, ponieważ tu jest rzecz bardzo istotna. Wrócę tutaj do tej części obrotowej, te 20-30%. I na obszarach wiejskich możemy przeznaczyć do 30% na tą część obrotową tej pożyczki, natomiast na obszarach miejskich możemy przeznaczyć tylko do 20%. Lista wykluczeń, definicja przedsiębiorstwa zagrożonego, tabela opłat, jak tutaj byście Państwo zajrzeli, oczywiście macie Państwo praktycznie wszystko na zero. No i oczywiście wzór umowy. Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że po prawej stronie jest tutaj kalkulator i możecie Państwo sobie mniej więcej wyliczyć, ile ta pożyczka będzie Was kosztować, ile będzie rata wynosiła, wybierając sobie ratę, tak zwaną ratę stałą lub ratę malejącą. I schodzimy niżej i mamy wymagane dokumenty dotyczące tutaj akurat spółek kapitałowych. I ponownie wchodzimy na, ja sobie już tutaj rozwinąłem, klikamy na ten taki ptaszek, rozwija nam się list, checklista cała, jakie dokumenty powinniśmy przygotować tutaj. Przy spółkach, no tych dokumentów jakby samo przez się jest trochę więcej niż przy osobie fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą. Schodzimy następnie jeszcze niżej i mamy dokumenty
dotyczące zabezpieczeń. I tutaj też możecie Państwo sobie po zapoznaniu się z tymi dokumentami przemyśleć już, jakie dokumenty powinniśmy sobie przygotować, aby jak ta pożyczka będzie odwieszona, żebyśmy mogli sobie płynnie wystartować. Wnioski o pożyczkę inwestycyjną również składamy tylko i wyłącznie poprzez tak zwany panel klienta. Podobna zasada jak przy pożyczce prorozwojowej. Nawiasem mówiąc, będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie z czasem przychodziła na wszystkie produkty poprzez właśnie panel klienta. No i tutaj, tak jak Państwu powiedziałem, nabór jest zawieszony. Myślę, że tak samo podkreślę, że jeżeli Państwo już w panelu klienta przygotowywaliście aplikację, to co żeście Państwo przygotowali, nic nie zginie, nabór będzie odwieszony i w tym momencie będziecie mogli wejść na ten panel klienta, edytować wnioski, załączać dokumenty. Pożyczka ekoenergetyczna 2. Pożyczka ekoenergetyczna to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u ostatecznych odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystania wodoru. Produkcji OZE, z zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Parametry pożyczki. Maksymalna kwota to 1 000 000 złotych, okres prowadzenia firmy, tak jak poprzedni, od 0 miesięcy, oprocentowanie w skali roku od 0,5% w skali roku, wkład własny niewymagany, prowizja i opłaty związane z udzieleniem pożyczki brak, okres spłaty do 132 miesięcy, czyli 11 lat. Rodzaj zabezpieczenia, obligatoryjnie weksel własny in blanco, cesja praw z lokaty, poręczenie wekslowe, hipoteka, czyli wpis na dziale czwartym księgi wieczystej lub sądowy zastaw rejestrowy. Karencja w spłacie kapitału do 180 dni. Termin wydatkowania i rozliczenia środków pożyczki do 180 dni od wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. Tu się też limit finansowania pojawia. Następny to 10% kwoty pożyczki możemy przeznaczyć na zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych. Zgodnie z zapisami regulaminu dokumentację aplikacyjną należy złożyć w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty czy też firmy kurierskiej w siedzibie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, ulica Piekary 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do godziny 16 lub w wersji papierowej osobiście, podobnie jak lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w oddziale Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Pile, Grunwaldzka 2, od poniedziałku do piątku. I tutaj, proszę Państwa, pożyczka ta jest jak najbardziej aktualna. I również wchodząc na tą pożyczkę ekoenergetyczną, ponownie wybieramy odpowiednią formę działalności dla nas. Dalej,
prowadzenie firmy do 2 lat, powyżej 2 lat, tak jak Państwu wspominałem, tu się różnimy dokumentami i wchodzimy na konkretną formę prowadzenia działalności, a tutaj na spółkę z o.o., czyli spółkę kapitałową. I również, proszę Państwa, zaczynamy od regulaminu udzielania pożyczki, karty produktu, definicję. I tutaj, proszę Państwa, jedna bardzo ważna rzecz. Jest tutaj, proszę Państwa, roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim, raport wojewódzki za rok 2022. I to jest dokument, z którym obligatoryjnie powinniście się Państwo zapoznać. A dlaczego? Chodzi tutaj między innymi o oprocentowanie. Żeby otrzymać to między innymi najniższe oprocentowanie, inwestycja musi być w gminie, która jest wykazana w tym raporcie. I tutaj sobie wynajdujemy, jeżeli oczywiście tutaj znaleźliśmy swoją gminę, gdzie będzie następowała inwestycja, możemy otrzymać tutaj te najniższe procentowanie. Jeżeli nie ma naszej gminy, nie ma naszego miasta, które, to znaczy w miastach chyba praktycznie wszystkie występują z województwa wielkopolskiego, gorzej jest już, to znaczy lepiej z gminami, ponieważ jakość powietrza znacznie się poprawiła, ale w tym momencie, no powiedzmy sobie, nie mamy możliwości już uzyskania tego najniższego oprocentowania. Dalej, schodzimy niżej, mamy wymagane dokumenty. Rozwijamy, oczywiście tutaj klikając na tego ptaszka, na ten wektor. I w tym momencie możemy tutaj sobie pobrać wzory dokumentów, ponieważ tutaj wypełniamy to w wersji papierowej. Wypełniamy te dokumenty i odsyłamy. Niżej schodzimy. Mamy, proszę Państwa, dokumenty dotyczące zabezpieczeń. Szczegółowych informacji udzielają specjaliści funduszu pożyczkowego. Tutaj, proszę Państwa, macie adres mailowy, jak również telefony do specjalistów i tutaj wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod tymi telefonami. Teraz, ponieważ często telefony są od Państwa, jak poruszać się po tym panelu klienta, mimo że nie możecie się Państwo teraz dostać do niego, ale tutaj parę rzeczy chciałbym przypomnieć Państwu o zasadach poruszania się. Przy pożyczce prorozwojowej i pożyczce inwestycyjnej z prawej strony macie Państwo taką ikonkę na niebiesko, jak na nią najedziecie, zrobi się żółta, klikamy na nią. I następnie zakładamy konto. Podstawowe dane, adres mailowy, imię, nazwisko, NIP lub PESEL, bo jeżeli nie mamy działalności jeszcze założonej, no w tym momencie się posługujemy PESEL-em, chyba że ktoś jest jakby to powiedzieć, starszej daty, kiedyś to z automatu te NIP-y były nam nadawane, teraz tylko NIP jest nadawany, jeżeli zakładamy działalność gospodarczą. Tworzymy hasło, klikamy oświadczenia i wysyłamy. W tym momencie przychodzi do Was link do Państwa na maila, klikamy ten link i konto mamy już założone. Po zalogowaniu się wybieramy sobie województwo, no w tym momencie to wielkopolskie, typ klienta, ponieważ tu są pożyczki, tam jest więcej typów klienta, ponieważ
Ten panel klienta jest przygotowywany na różne produkty. Wybieramy firma MŚP i wyszukaj. I pojawiają nam się te dwie pożyczki. Klikamy na odpowiednią pożyczkę, czy pożyczkę inwestycyjną, czy też pożyczkę prorozwojową. I tutaj, jak proszę Państwa, pierwszy raz wejdziecie, to będzie jeszcze drugie, tak jakby z Państwa potwierdzenie Państwa logowania, czyli tam będziecie musieli podać numer telefonu, przyjdzie kod SMS-owy czterocyfrowy, wpisujecie ten kod, klikacie zapisz i jesteście Państwo w pełni zalogowani. Co wypełniamy? W pierwszej części wypełniamy po kolei każdy z tych punktów. I tutaj, proszę Państwa, jest taka bardzo ważna rzecz. To, co macie tutaj po lewej stronie, przy każdym punkcie, bo często jest telefon, dlaczego nie mogę wysłać. Pierwszą rzeczą się zawsze pytam, czy przy tych punktach macie Państwo ten zielony znaczek. Tak jak tutaj w trzecim, informacje o wnioskodawcy u mnie akurat, nie ma tego punktu, nie mogę wysłać. Wszystkie tutaj te ptaszki, te znaczniki muszą zaświecić się na zielono. No i oczywiście w pierwszym punkcie wpisujemy dane wnioskodawcy, dane naszej firmy, działalności gospodarczej, adresy, siedziby, częsty właśnie błąd, że nie wpisujecie Państwo poczty i nie chce nam się wyświetlić ten znaczek na zielono. Więc wszystkie rubryki muszą być uzupełnione. Adres korespondencyjny do doręczeń i adres przedsięwzięcia. Oczywiście ten adres przedsięwzięcia nie musi być jednoznaczny z adresem prowadzenia działalności, ponieważ będziemy tą inwestycję na przykład możemy prowadzić na terenie innej miejscowości województwa wielkopolskiego lub jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem spoza województwa wielkopolskiego, no to wiadomo, że w tym momencie ten adres korespondencyjny, adres siedziby będzie inny, adres przedsięwzięcia będzie inny. I teraz proszę Państwa tak, osoby upoważnione do kontaktu w sprawie, oczywiście jeżeli tutaj występują spółki albo mamy pełnomocnika przy indywidualnej działalności gospodarczej i chcemy, żeby ten pełnomocnik występował, to tutaj musimy go dodać. Osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie z spisem do właściwego rejestru. To sprawa jest w tym momencie chyba jasna. Opis planowanego przedsięwzięcia, krótko, na czym ma tu polegać. PKD planowanego projektu, tutaj też wpisujemy. Nie musi być to jednoznaczne z naszym głównym PKD. Następnie informacje o majątku i tutaj proszę Państwa klikamy dodaj majątek, składnik majątku i dodajemy informacje o kredytach i innych zobowiązaniach. Tutaj też proszę Państwa oczywiście dodajemy każde zobowiązanie i tutaj też często nie macie Państwo tego, nie zaświeci Wam się zielony znacznik, ponieważ tam macie Państwo również datę, kiedy żeście Państwo ten kredyt, czy też pożyczkę, czy coś jeszcze innego, żeście to otrzymali, kiedy to będzie zakończone, trzeba te daty podać, jak również jest tam suma, ile nam pozostało do spłaty całkowitej. To musimy uzupełnić. Jeżeli tego nie uzupełnimy, ten cały czas znacznik nam się nie zaświeci na zielono. Oczywiście, jeżeli nie mamy żadnych zobowiązań, no to oczywiście nie wpisujemy.
Następnie numer konta bankowego, czyli numer rachunku odbiorcy, wiadomo, odbiorca przelewu, nazwa firmy. Wnioskowana kwota pożyczki. I tutaj, proszę Państwa, wszystko to ujmujemy. Również zaznaczamy, o tym proszę pamiętać, jakie raty wybieramy. Czy też raty równe, czy też raty malejące. Informacja o wnioskodawcy. Krótko, w kilku zdaniach opisujemy informacje. I dochodzimy do zabezpieczeń. Tutaj macie Państwo wklejone już tak jakby na sztywno weksel własny in blanco. Następnie wybieramy formę zabezpieczenia. I teraz, jeżeli, tak jak wcześniej wspomniałem, robimy jakąś mieszaną formę zabezpieczenia, albo na przykład dajemy dwie, trzy nieruchomości, tak jak często Państwo to robią, dodajemy kolejną pozycję do zabezpieczenia. Ja przypomnę, żeby zawsze wpisywać rodzaj, adres oraz numer księgi wieczystej i wartość jest, jaka tam Państwo oceniacie, ile warta jest ta nieruchomość. Ja tam przypomnę, że również w wykazie dokumentów macie tak zwany Państwo operat szacunkowy, bo jeżeli, no powiedzmy sobie, jest to mieszkanie w Poznaniu, bo zabezpieczenie jest to proste do wyliczenia. Natomiast jeżeli jest to jakaś nieruchomość, nieruchomość firmowa, no tutaj akurat analityk, no, żeby sprawdzić, czy ta wartość, którą Państwo tutaj podajecie, jest adekwatna, no to musi być ten operat szacunkowy. Ale również, jeżeli jest na przykład w miarę do świeżo nabyta nieruchomość, to możecie Państwo załączyć kserokopię aktu nabycia nieruchomości, jeżeli ta wartość starczy na zabezpieczenie, jak najbardziej. My to, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przyjmie to wartość z aktu notarialnego, tą wartość transakcyjną. Nie ma żadnego tutaj problemu. Następnie informacje dodatkowe. Tutaj musimy zaznaczyć tak lub nie. Przechodzimy do oświadczeń. I następnie, jak mamy już to wszystko zrobione, bo na początku, jeżeli Państwo klikniecie na dokumenty, wyświetlą Wam się tylko te trzy rubryki. Natomiast po wypełnieniu wszystkich tutaj punktów, wyświetli się dla Państwa znacznie więcej rubryk. I tutaj macie Państwo wniosek o pożyczkę. On akurat się zaciąga z tych punktów. I tutaj sobie możecie go Państwo pobrać, tym bardziej, że będziecie musieli to w wersji papierowej wysłać później. Następnie załącznik do wniosku o pożyczkę i tutaj też trzeba pobrać, później to załączyć, tam również są Państwa podpisy. Kwestionariusz osobowy. I tutaj w tym pierwszym załączniku wykazujecie Państwo między innymi ten podział, szczególnie przy pożyczce prorozwojowej, jak również pożyczce inwestycyjnej, tą część inwestycyjną oraz część obrotową. Kwestionariusz osobowy i tutaj też, proszę Państwa, przypomnę, że we wniosku wpisujemy wszystko to, co się tyczy firmy. Zobowiązania firmowe, majątek firmowy, natomiast w kwestionariuszu osobowym wpisujemy to, co się tyczy nas prywatnie. Czyli prywatne zobowiązania, prywatny majątek i nasze tam inne sprawy z tym związane.
Oświadczenie o statusie MŚP, bardzo ważny dokument, standardowy przy każdym wniosku unijnym związany z pomocą de minimis. Taki dokument musicie Państwo wypełnić. Informacja księgowa, pobieracie Państwo informację księgową, jest to za okres bieżący. Na początku roku przypomnę, że też nie macie Państwo jeszcze PIT-ów poskładanych, szczególnie ten okres stycznia, miesiąca stycznia, miesiąca lutego, to taką informację księgową robicie również, jeżeli nie macie Państwo PIT-u za rok poprzedni złożony, to taką informację księgową robicie za cały rok poprzedni i za aktualny rok. Ale to w przypadku tylko, kiedy nie macie Państwo jeszcze złożonych PIT-ów. I tak, proszę Państwa, wygląda informacja księgowa. Następnie załączamy, mamy tutaj różne aktualne zaświadczenia o zameldowaniu, aktualne zaświadczenie ZUS-u, US-u i tak dalej. I teraz następnie znowu formularze, czyli formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, standardowy druk, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. Ja też tutaj Państwu przypomnę, że warto byłoby, jeżeli często nie pamiętacie, jaką pomoc tą de minimis żeście otrzymali, warto zajrzeć do SUDOP-u i w SUDOP-ie sprawdzić, jaką tą pomoc mam. Jaką tą pomoc de facto otrzymałem. Często się zdarza tak, że jeżeli mamy jakiś kredyt obrotowy bankowy z gwarancją BGK, zapominamy o tym, że to jest pomoc de minimis i wtedy trzeba pisać oświadczenia różne i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, w SUDOP-ie, jak sprawdzicie, macie całą tą pomoc za ostatnie 3 lata, oczywiście za cały okres prowadzenia działalności również możecie wyciągnąć. Nas interesuje okres bieżący i ostatnie 2 lata, gdzie możecie Państwo tu pomoc de minimis sobie sprawdzić. Również, co jest ważne, tam jest podsumowanie, jaką tą pomoc w złotówkach i w euro otrzymaliście. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis. I praktycznie, jeżeli macie Państwo wszystkie druki załączone, tam po prawej stronie macie wszystko wyświetlone na zielono. W tym momencie tutaj również ta informacja wyświetli Wam się Państwu na zielono, że możecie wysłać wniosek. Wtedy klikamy na wyślij wniosek. Program zada nam pytanie, czy na pewno tak chcemy wysłać. Przyjdzie do Państwa, klikamy. Przyjdzie do Państwa na Państwa telefon kod SMS-owy, wpisujemy ten kod SMS-owy, czyli potwierdzamy w tym momencie chęć wysłania. Klikamy wyślij i trafia wniosek do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I mamy praktycznie wniosek, czy też na pożyczkę prorozwojową, czy też na pożyczkę inwestycyjną złożone. I w tym momencie jeszcze tutaj wrócę do tych wiadomości. Wniosek Państwa jest sprawdzany i tutaj, gdzie są te wiadomości, tutaj mamy 0 wiadomości, bo wniosek nie jest wysłany. Otrzymujecie Państwo, czy coś musicie uzupełnić, poprawić i tak dalej. I co powinniście dosłać? Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. Najczęściej te oryginały przedstawiamy w dniu podpisania
umowy. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku. Szczegółowych informacji tutaj, proszę Państwa, możecie uzyskać pod tym adresem mailowym, czy też pod tymi telefonami, które macie Państwo tutaj zaznaczone. Tradycyjny punkt, źródła informacji o funduszach europejskich. Gdzie możemy szukać tych informacji? Czyli www.funduszeeuropejskie.gov.pl i tutaj mamy wszystko dotyczące się programów krajowych. Jeżeli szukamy w temacie programów tyczących się stricte województwa wielkopolskiego, to wchodzicie na stronę, proszę Państwa, wrpo.wielkopolskie.pl. Niedługo ta strona oczywiście zostanie zmieniona, dostosowana już do funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz oczywiście na stronę Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli coś Państwa interesuje właśnie z tych tematów, możecie zawsze wejść tutaj na zakładkę o punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Również tutaj macie Państwo wszystkie dane kontaktowe, maile i temu podobne. Również jeżeli szukacie Państwo aktualności, wydarzeń, tutaj możecie Państwo znaleźć między innymi webinaria i temu podobne sprawy. Sieć punktów europejskich, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cały czas jeszcze operujemy tą starą perspektywą. Punkty informacyjne świadczą pełen wachlarz usług informacyjnych, konsultacji bezpośrednich, telefonicznych, elektronicznych, spotkań informacyjnych, w tym webinaria, prelekcje, stoiska informacyjne w czasie wydarzeń w regionie oraz tak zwane mobilne punkty informacyjne. Co, proszę Państwa, chciałbym podkreślić, wszelkie usługi świadczone przez punkty informacyjne Funduszy Europejskich dla Wielkopolski są całkowicie bezpłatne. To nie tylko w Pile, ale każdy punkt, bo mamy taki punkt w Pile, w Kaliszu i główny punkt w Poznaniu, wszelkie usługi są świadczone nieodpłatnie. Nasz punkt obejmuje działanie powiat pilski, chodziecki, złotowski, czarkowsko-trzcianecki, wągrowiecki i obornicki. Oczywiście również otrzymujemy telefony z terenu całej Wielkopolski, jak również praktycznie telefony z terenu całego kraju. I tutaj udzielamy wszelkich informacji. Godziny pracy naszego punktu to od 7 do godziny 15, od poniedziałku do piątku mieścimy się w Pile na ulicy Grunwaldzkiej 2 i tutaj proszę Państwa telefonem do naszego punktu informacyjnego, jak również adres mailowy. Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę. Ponieważ jest to moje z Państwem ostatnie spotkanie w tym roku, chciałbym Państwu życzyć zdrowych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że ten nowy rok 2024 będzie dla Państwa znacznie
lepszym rokiem do prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy wszyscy nadzieję, także wszystkiego dobrego i do widzenia Państwu.